Jesteśmy drużyną ze szkoły podstawowej nr 7 w Łomży i nazywamy się Ekoelfy. Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie Aktywni dla klimatu, będącym częścią kampanii edukacyjnej Zmieniaj nawyki, nie klimat. W ramach drugiego etapu tego konkursu nasza szkoła organizuje w dniach 10-11 kwietnia, najbliższy czwartek i piątek, bezpłatną zbiórkę elektroodpadów. Elektrośmieci można przynosić w godzinach 7:30-16:10. Do naszej szkoły przy ulicy Mickiewicza 6 można oddać stare, zużyte i uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak pralki, lodówki, telewizory, komputery, monitory, suszarki, żelazka, elektronarzędzia, telefony komórkowe, baterie i tym podobne. Gdyby sprzęt chciała nam oddać firma, aby otrzymać poświadczenie oddania elektrośmieci do utylizacji, należy sporządzić listę przekazanego sprzętu wraz z dokładnymi danymi firmy. Zachęcamy do aktywnego udziału w naszej akcji wszystkich mieszkańców Łomży. Teraz, przed świętami, w łatwy sposób można pozbyć się starego sprzętu zalegającego w domu. Organizatorem konkursu Aktywni dla Klimatu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie, a honorowym patronatem objęli go minister edukacji narodowej oraz Ministerstwo Środowiska. Po pierwszym etapie tego konkursu nasza szkoła zajęła 6. miejsce na 161 szkół podstawowych zgłoszonych do konkursu z całej Polski. Po ocenie sprawozdań z działań konkursowych przez 3 niezależnych sędziów otrzymaliśmy 58,34 punktów na 60 punktów możliwych do uzyskania. W województwie podlaskim w konkursie Aktywni dla Klimatu bierze udział 9 szkół, a z Łomży jesteśmy jedyną drużyną. Przypominamy, że w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku w godzinach 7:30-16:10 Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży przy ulicy Mickiewicza 6 organizuje zbiórkę elektroodpadów. Zbiórkę elektrośmieci w SP7 organizujemy i we właściwe miejsce je potem oddajemy.